serdecznie zapraszam na spotkanie z Juliuszem Braunem, byłym prezesem polskiej telewizji, jak się dzisiaj mawia, czyli TVP. Dzień dobry, panie prezesie, kłaniam się. Dzień dobry państwu. Jacek Żakowski, szanowany od lat dziennikarz, mówi krótko, a może się jakoś podzielmy z PiS-em, z ludźmi PiS-u, mediami publicznymi w nowym rozdaniu? Na przykład, czy jesteśmy gotowi oddać dwójkę PiS-owi, kiedy koalicja weźmie na przykład jedynkę czy Polskie Radio? Co pan na to? No ja uważam, że to jest jakiś fatalny pomysł w ogóle, żeby próbować dzielić telewizję publiczną politycznie. Rzeczywiście tak kiedyś było we Włoszech, ale to we wszystkich podręcznikach jest opisywane jako złe rozwiązanie. Telewizja publiczna ma w gruncie rzeczy jeden cel. Ma gromadzić ludzi, ma stanowić pewną wspólną wartość demokratycznego państwa, ma tworzyć forum debaty publicznej, ale ma też służyć wielu innym celom i w obszarze edukacji, kultury, rozrywki. Na pierwszym miejscu wymieniłem tą informację. Parcelowanie telewizji pomiędzy partie jest niesłuszne, niepotrzebne, byłoby szkodliwe. Ale panie prezesie, czy to nie jest tak, że Jacek Żakowski po prostu opisał świat, z którym i tak mamy do czynienia. On po prostu go nazwał. Nazwał rzeczywistość, z którą mamy do czynienia. Bo przecież mieliśmy wielokrotnie, zwłaszcza w przypadku rządów koalicyjnych, do czynienia z podziałem mediów publicznych na różne frakcje. Ta bierze na przykład, PO bierze telewizję, PSL bierze radio. A tutaj może jakaś antena Polskiego Radia dla jednej frakcji, a tutaj antena TVP dla innej frakcji. I mam takie wrażenie, że w tej dyskusji w ogóle, oburzając się na pomysł Żakowskiego, używam takich argumentów trochę życzeniowych. I mówimy o stanie idealnym, który byśmy chcieli widzieć w naszej wspólnej ojczyźnie, ale go po prostu nie ma i być może w zasadzie nigdy nie było. Chyba trzeba dążyć do stanu idealnego, a nie stawiać sobie jako cel stan zły. Jeżeli mielibyśmy dążyć do stanu idealnego, bo rozumiem, że po to nam media publiczne, po to na to przeznaczamy pieniądze i będziemy przeznaczać, żeby one pełniły swoje ustrojowe, ustawowe zadania. To jest troszkę tak, jakby powiedzieć, trzeba przejść, to w Szwecji podobno taki był dowcip kiedyś, jak przechodzono na ruch prawostronny, że zrobimy to stopniowo. Najpierw prawą stroną pojadą ciężarówki. To jest troszkę tak. Chcemy mieć dobre media publiczne, ale najpierw je do końca popsujemy. Ale mieliśmy kiedyś, po roku 89 w Polsce, media publiczne, których pan by chciał, takie idealne, takie bliskie ideałowi, to kiedykolwiek się udało? Wie pan, idealne nie były, ale mniej więcej 10 lat temu znaczna większość społeczeństwa uznawała media publiczne za wiarygodne. I w wielu krajach, i to nie tylko w Wielkiej Brytanii, to nie tylko o BBC mówimy, ale także na przykład w Czechach, telewizja publiczna cieszy się zaufaniem, ma dobre oceny, mówiąc ogólniej, u 2/3 społeczeństwa. I to jest, więcej to już by był taki ideał trudno osiągalny. Ale o to chodzi, żeby media publiczne stanowiły pewną wspólną wartość. Zawsze były pewne problemy z tym, zawsze były pretensje. Także do mnie były pretensje, choć starałem się, żeby zagwarantować obecność różnych wrażliwości, różnych poglądów politycznych na antenie, ale to musi być w ramach pewnej jednej koncepcji telewizji, a nie podzielenie na kawałki. W Niemczech to są dwie różne telewizje, CDF i ARD, to są po prostu różne firmy, ale tam też nie ma tak, żeby partiom przydzielano
nie wiem, prawo do obsadzania władz. ARD ma bardzo skomplikowany system powoływania władz. Jest to federacja stacji landowych, krajowych. I ma bardzo rozbudowany system kontroli społecznej. W Polsce trzeba wzmocnić ten system kontroli społecznej. Trzeba wzmocnić media publiczne od strony merytorycznej także. Przypomnieć, po co one są. Ale nie, no na pewno nie, to, że były różne błędy, w różnych okresach różne, to nie powód, żeby je pogłębiać. Mm-hmm. Dobrze, proszę mi wybaczyć, że wszedłem w te buty adwokata diabła i nie chcę wyjść z tych trampek, tylko biegnę w tej sztafecie dalej. No bo trzymając się pomysłu Jacka Żakowskiego, może to jest tak, powiedziałem, że on może nazywa rzeczywistość, z którą mamy do czynienia. Może trzeba utrzymać media tożsamościowe. My takie mamy, zbudowaliśmy je, bo tacy trochę my jesteśmy. Znaczy to społeczeństwo się mocno spolaryzowało. Jedni wierzący w PiS oglądają TVP, inni wierzący w Platformę oglądają na przykład TVN, upraszczając, oczywiście nikogo nie obrażając, ale myślę, że pan wyczuwa, co mam na myśli i może się tego po prostu trzeba trzymać. Pamiętam świetny serial, który pokazywał, jak była budowana telewizja Fox News z Russellem Crowe'em w roli głównej. No po prostu tacy byli Amerykanie. My też się staliśmy po wielu latach tacy jak Amerykanie, jak dojrzałe społeczeństwo. Może trzeba po prostu Polakom dać to, czego chcą i zwyczajnie uporządkować rzeczywistość taką, jaka ona w istocie jest, a nie ją zaklinać i wierzyć, że można ją jakoś zmienić, chociaż przez 3 dekady nam się nie udało. No, to nie jest tak, że nam się przez 3 dekady nie udało. Były różne okresy, kiedy było bliżej tego ideału, były takie, kiedy było dalej. Ale no, to jest pytanie bardzo podstawowe. Czy Polsce, narodowi polskiemu, krajowi, potrzeba wzmacniania podziałów, zamykania nas w tych bańkach, bo rzeczywiście w tej chwili zwolennicy PiS-u, mówiąc tak w pewnym uogólnieniu, ale dość precyzyjnie, zwolennicy PiS-u kochają telewizję polską, zwolennicy Platformy TVN, To jest niedobrze, jeżeli nie ma takiego miejsca, gdzie można wspólnie rozmawiać. Pan przywołał Stany Zjednoczone. Tam rzeczywiście te bańki informacyjne też funkcjonują. Jedni są widzami Fox News, inni są widzami CNN. Ale oprócz tego jeszcze... no. W ogóle system medialny w Ameryce to odrębny temat. Ale w Polsce moim zdaniem konieczne jest odbudowywanie kapitału społecznego. Co to jest kapitał społeczny? To jest no, pewna sieć powiązań. To jest no, kapitał społeczny mierzony jest czasami poziomem zaufania. Media publiczne powinny być takim narzędziem do budowy kapitału społecznego, czyli powinny budować zaufanie, stwarzać warunki do budowy zaufania pomiędzy ludźmi. Jeśli się je od razu podzieli, to można je w ogóle zniszczyć. Zgoda, panie prezesie, tylko trzeba mieć też narzędzia do budowy tego narzędzia. A myślę w takim kontekście o ludziach, którzy musieliby to zrobić i o narzędziach w postaci przepisów. Czy pan dostrzega takich ludzi, którzy byliby w stanie odbudować media publiczne w Polsce oraz takie przepisy, gdzieś projekty, wizje, spisane ideały, które mogłyby jak najbardziej zbliżyć nas do tego słynnego BBC, uwolnić od wpływu polityków? Tutaj uwolnienie od wpływu polityków to jest w znacznej części kwestia kultury politycznej. Której w Polsce za bardzo nie ma. Paradoksalnie BBC od strony czysto formalnej jest mniej niezależne niż Telewizja Polska. To jest tylko w Anglii pewnych rzeczy się nie robi po prostu. Bo nie wypada. A w Polsce się robi, chociaż nie wolno. Ale... no, trzeba wyciągnąć wnioski z tego, co się przez 30 lat stało złego, ale także dobrego. I
Ja lubię używać określenia budować telewizję publiczną, czy w ogóle media publiczne na nowo. Nie przerobić, poprawić, udoskonalić, tylko zbudować na nowo. Łącznie właśnie z ich samą konstrukcją prawną. To musi... No, wiele jest argumentów, żeby media funkcjonowały w formie spółki. Zresztą w wielu krajach tak funkcjonują, we Francji, ale też są kraje, gdzie funkcjonują w innej formule, jak na przykład BBC, korporacja prawa publicznego. Więc może trzeba zacząć od tego, czy to ma być spółka, czy to ma nie być spółka, jak określamy zadania. I naprawdę przed laty to nie były odrębne programy, ale były takie programy, w których się pojawiali ludzie, nie tylko informacyjne programy, o bardzo różnych poglądach i panowie karnoscy bywali gośćmi programów Telewizji Polskiej. I właśnie chodzi o to, żeby uszanować różną wrażliwość, różne poglądy i też no, to, przed czym bym bardzo ostrzegał, to taka próba przestawienia o 180 stopni. To nie może być tak, że jakiegoś mocno pisowskiego propagandystę zastąpi lewicowe propagandystę. No to może, panie prezesie, zostawić na przykład w ekipie prezenterskiej Wiadomości Danutę Cholecką. No ona już zdaje się sama się zwolniła, ale nie, to nie można, nie, bo to by pokazywało albo, że pani Cholecka, no nie wiem właściwie, co by to pokazywało. To by miało pokazać, że ona po prostu czyta to, co ma na prompterze i niezależnie od tego, co jest napisane. I to by odbierało wiarygodność do reszty, no, tylko u innych ludzi. Natomiast mnie się wydaje, że ważne jest, żeby nowa osoba prowadząca Wiadomości, czy nowe osoby w liczbie mnogiej, szanowały wrażliwość różnych osób. I no, przed chwilą była mowa o planach legislacyjnych nowej koalicji. No, trzeba poważnie rozmawiać o tych wszystkich problemach, także światopoglądowych, pokazywać różne argumenty. No, po to jest telewizja publiczna, żeby przedstawiać. No, ale panie prezesie, wczoraj Danuta Cholecka, no, moja ulubienica przecież, dlatego tak chętnie się powołuję na ten przykład, prowadziła w TVP Info program Minęła 20, to chyba wczoraj było. I tam byli ludzie o różnych poglądach. Tam, nie wiem czy panu wierzy, ale byli także przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej, czy przedstawiciel, także to... No, są takie audycje, gdzie bywali zawsze, bo było to... To wynikało z przepisów prawa. Ale tutaj nie chodzi tylko o to, żeby zagwarantować pewną ilość krzesełek w programie publicystycznym dla polityków. Nie, to chodzi o coś więcej. Chodzi o możliwość poważnej rozmowy ludzi reprezentujących różne wrażliwości. Też wrażliwości społeczne, kulturowe, takich, którzy są bardziej, no, jak się mówi teraz często, progresywni i tych, którzy są bardziej tradycyjni, mają taką wrażliwość i trzeba to uszanować. A media publiczne, też warto o tym pamiętać, zawsze w Europie mają no, pewną większą reprezentację wśród widzów osób właśnie nieco starszych albo całkiem starszych. Mają większą reprezentację osób o myśleniu takim no, bardziej konserwatywnym nieco.
No to wszystko Jasne. Trzeba uwzględnić, układając program. Panie prezesie, no powiedział pan o tym, że być może gdyby taka Danuta Cholecka została i czytała, to byłaby kompletnie niewiarygodna. Ja sobie przypominam skład tych, którzy pracują dzisiaj na głównych antenach Telewizji Polskiej. Oni byli także przy poprzednim składzie, mówili rzeczy właśnie bardzo często o 180 stopni zupełnie odwrotne, zostali i nikomu z tej odchodzącej właśnie ekipy chyba brak tej wiarygodności nie przeszkadzał. Ja uważam, że no, są takie osoby, których twarze stały się symboliczne. Kto? I one Kto? Kogo ma pan na myśli? Ekranu, no, między innymi pani Cholecka niestety. Ona pracowała w czasie, kiedy ja pracowałem i bardzo zabiegała zresztą o wsparcie polityków, no także chociażby z Platformy Obywatelskiej, bo wiem, że o takie wsparcie się do niektórych osób zgłaszała. No i co tam się z nią potem stało właściwie? To koniunkturalizm? No ja nie chcę o nikim złym mówić, no ale chyba jednak koniunkturalizm w znacznej części. Rozumiem. Poza tym miłość do ekranu, wie pan, wszystko zrobić, żeby nie zniknąć z ekranu telewizyjnego i to możliwie w najbardziej popularnej audycji. Ja to rozumiem. A kto jeszcze zabiegał? Bo przerwałem panu nieelegancko, a mówię Nie, pan... już nie... No były rozumiem. Takie osoby, które w tej chwili są niezmiernie aktywne, właśnie takie propagandowo aktywne, no a bardzo starały się uzyskiwać życzliwe wsparcie u polityków zupełnie innej opcji. No, więc takie osoby to już ci, którzy będą kierować telewizją, powinni też uważać na to, kto do nich przybiegnie i powie... Ach, teraz wreszcie... Będę mógł mówić to, co naprawdę myślę, prawda? Dopiero teraz. No to, bo tak, z drugiej strony, no tyle się mówi w Polsce o kapitale społecznym, to szkoda byłoby rezygnować z tych talentów, jeśli pan pozwoli, nazwę kilka tych talentów i gdyby pan był łaskaw pomyśleć, czy podzielić się informacją, własną opinią, czy taki talent powinien pozostać, czy nie. Michał Adamczyk na przykład. Utalentowany dżentelmen. Nie, ja nie chcę, wie pan, bo naprawdę ani nie oglądałem telewizji na tyle tak analitycznie, żeby o wszystkich mieć wyrobione zdanie. Być może ktoś powinien zostać w innej roli. Może ktoś się sprawdzi na przykład jako komentator sportowy. Ale no, telewizja opiera się na twarzach, prawda? I dlatego też na całym świecie wybitni dziennikarze czy prezenterzy zarabiają dużo pieniędzy, bo ludzie chcą oglądać tych, których lubią oglądać. Więc trzeba o tym pamiętać, ale też poszukując nowych twarzy, no trzeba brać pod uwagę mnóstwo rzeczy, nie tylko rzetelność, wiarygodność, ale także, no jak się mówi, czy kogoś kamera lubi, czy kogoś kamera nie lubi, prawda? Bo to się liczy potem. Jasne. A propos pieniędzy, wielkich pieniędzy, pan powiedział, skąd je brać? Skąd czerpać pieniądze na telewizję publiczną, co z abonamentem? Jak właściwie finansować drogie przecież media publiczne? Abonamentu już nie ma, bo jeżeli... No, biorąc pod uwagę, że jest trochę ludzi zwolnionych, sporo ludzi zwolnionych, to w ogóle mniej więcej gdzieś tam 6-7% ludzi w Polsce płaci abonament, czyli abonamentu już nie ma. Trudno nawet mówić, że się zlikwiduje abonament, jakiego już nie ma. To jest bardzo dobre rozwiązanie, jak jest, ale jak nie ma, to nie ma. No to skąd te pieniądze brać? No moim zdaniem niestety trzeba te pieniądze brać z budżetu państwa, ale nie w taki sposób interwencyjny, że jak Sejm ma dobry humor, to dorzuci więcej, tylko trzeba to ustawowo zapisać na wiele lat, na więcej niż kadencja Sejmu. I takie rozwiązania w niektórych krajach już są przyjęte. I ja byłbym zwolennikiem takiego rozwiązania już docelowo. Mhm. Już mówienie, że kiedy, że się przyjmie
jakąś opłatę zamiast abonamentu. No, nie bardzo wierzę, żeby politycy chcieli obciążać ludzi jakąkolwiek nową opłatą, choćby kilkuzłotową. A mówię nową opłatą, bo jeżeli ktoś nie płaci abonamentu, a to jest ogromna większość obywateli, to każde 5 zł to będzie dla nich nowa opłata. Więc myślę, że trzeba sobie jasno powiedzieć, płacimy na media publiczne z budżetu państwa, tak jak płacimy z budżetu państwa na kulturę, na edukację, na różne rzeczy. I tylko trzeba to tak zapisać, żeby gwarantowało niezależność. No, zresztą no, instytucje kultury też powinny być niezależne. I mimo, że są finansowane w znacznej części z budżetu, to jest możliwe. To nie jest jakaś wydumana, idealistyczna koncepcja. Bartłomiej Sienkiewicz będzie dobrym nowym ministrem kultury, który zrobi porządek z TVP? Wie pan, kiedyś na rynku w Krakowie był taki happening, na którym Bartłomiej Sienkiewicz mówił, że Nagroda Nobla powinna być dziedziczna. No więc jeszcze nie mieliśmy ministra kultury, który mógłby się poszczycić dziadkiem, laureatem Nagrody Nobla. Kompetencje Bartłomieja Sienkiewicza, już tak poważnie mówiąc, także jeśli chodzi o kulturę, są duże moim zdaniem, a zwłaszcza w odniesieniu do mediów, także takie twarde postawienie z wielu spraw będzie ważne. No też mocna pozycja polityczna, którą ma pan Bartłomiej Sienkiewicz, doświadczenie w administracji państwowej. Myślę, że może być dobrym ministrem, a jakim będzie, no to zobaczymy. A czy pana, panie prezesie, słuchają, dopytują, może pan doradza, pytają pana o radę, jak to przeformułować, naprawić? Ja nie żałuję swoich publicznych wypowiedzi, jak choćby ta. O ile wiem, to niektóre przynajmniej są słuchane. Natomiast nie jestem w żadnym gremium doradczym. No już pewne sprawy już mijają. Jasne. Bardzo serdecznie dziękuję. Juliusz Braun, były prezes TVP. Kłaniam się i dużo zdrowia życzę, panie prezesie. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.